Na tym filmie pokażę, jak można wykonać bilans uproszczony na konkretny dzień e, na podstawie danych, które tutaj mamy wymienione. Jest to zadanie przykładowe z podstaw rachunkowości finansowej i e, pokażę Wam przy okazji, e, jak funkcjonuje bilans, dlaczego ma takie, a nie inne pozycje, także zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że każdy bilans to jest jakieś zestawienie aktyw i pasyw na konkretny dzień. Jest to dokument podstawowy każdego przedsiębiorstwa, które oczywiście ma jakieś już zobowiązania do takiego bilansu sporządzania. I musimy pamiętać o tym, że tak jak mówiłam, mamy aktywa i pasywa. Generalnie aktywa i pasywa to są dwie pozycje, które muszą sobie być równe. To jest podstawowa reguła bilansowa, że suma wszystkich aktyw musi się równać w sumie w pasyw. Wynika to po prostu z teorii dotyczącej samego układu bilansowego, bo aktywa to generalnie są środki do prowadzenia firmy. Będą to takie elementy jak np. towary, żeby je sprzedawać, materiały do wykonania produkcji, a potem sprzedania gotowych produktów, może to być gotówka w kasie przedsiębiorstwa, czy środki pieniężne czy ewentualnie jakieś środki, które przeznaczone są na dłużej niż jeden rok w przedsiębiorstwie, na przykład jakieś patenty, czy należności od odbiorców, to są wszystko elementy takie, które my widzimy w przedsiębiorstwie i wiemy, że faktycznie, żeby w przedsiębiorstwo typowo produkcyjne lub usługowe mogło funkcjonować, musi mieć e, konkretnie jakieś towary, musi mieć jakieś. E, Licencje na programy komputerowe musi mieć jakieś komputery, pieniądze, e, krótkotrwałe jakieś papiery wartościowe, pieniądze i w, generalnie wszystkie elementy potrzebne do prowadzenia działalności. Jednak e, ze strony m, przedsiębiorstw musimy wiedzieć, skąd się wzięły te pieniądze na na to prowadzenie działalności i wśród właśnie aktyw mamy pokrycie w tak zwanych pasywach. Pasywa są to źródła finansowania aktyw. Bo generalnie jeżeli prowadzimy firmę, to mamy kapitały własne, z których kupujemy sobie maszyny lub budynki firmowe lub mamy pieniądze w kasie i mamy drugą pozycję, czyli zobowiązania, czyli jakieś pieniądze, które nie są nasze, ale z nich korzystamy. I są one jakby... E, źródłem pieniędzy e, lub elementów e, do prowadzenia działalności, czyli aktyw. E, zacznijmy od tego, że na przykład zobowiązania można e, mieć jako krótkoterminowe i długoterminowe, i zobowiązania to są na przykład pieniądze, które musimy odłożyć do zakładu ubezpieczeń społecznych to są prawdopodobnie, jeżeli tu nie będę myliła zobowiązania krótkoterminowe, bo musimy je w krótkim czasie uregulować. Tak samo zobowiązania z tytułu podatku VAT, to też są zobowiązania względem urzędu skarbowego, które będziemy musieli y, zapłacić, tak samo zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Ym, na przykład, jeżeli zobowiązania z tytułu dostaw i usług są na 1000 zł, to oznacza, że my prawdopodobnie mamy ten 1000 zł w towarach, bo jeżeli ja mam do zapłaty 1000 zł, bo kupiłam produkty, to mam albo y, w ten tysiąc złotych w towarach, albo w jakiejś, nazwijmy tutaj, jak zobaczymy sobie w materiałach do produkcji, gdzieś to pokrycie Gdyby nie było zobowiązań, to byśmy na pewno mieli mniej materiałów do produkcji, ewentualnie by było mniej pieniędzy w kasie takiego przedsiębiorstwa, więc generalnie aktywa dzielimy na nasze pieniądze i czyjeś pieniądze, które musimy w krótkim lub w dłuższym czasie oddać. I te pieniądze, które mamy w przedsiębiorstwie, ogólnie są przeznaczone do prowadzenia działalności, czy to powiedzmy aktywa trwałe czy obrotowe, czyli tutaj funkcjonuje taki podział, że aktywa obrotowe są to takie aktywa, które można Zbyć, czyli po prostu inaczej mówiąc, pozbyć się z przedsiębiorstwa w formie najpewniej sprzedaży w okresie krótszym niż jeden rok, czyli bardzo łatwo jest ich się pozbyć. W przypadku takich elementów, jak zaraz to sobie przeczytamy, budynki na wykorzystywanie z działalności lub z przeznaczeniem na wynajem, to są elementy, które w działalności będziemy posiadać ale są w przeznaczeniu na okres dłuższy niż jeden rok. E, takie elementy jak patenty kupujemy na dłuższy okres czasu, czy licencje na programy komputerowe, to wszystko jest potrzebne na dłużej. E, jeżeli na przykład, co my tu jeszcze możemy powiedzieć, prawdopodobnie jeżeli tutaj podejrzę, to wszystkie ale pozostałe elementy będą traktowane jako aktywa obrotowe, e, a te elementy typu Wynik finansowy czy zobowiązania to są pieniądze, które faktycznie e, mają pokrycie, są pokryciem na aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Bo to, że ja mam wynik finansowy, to nie jest żaden mój aktyw. To jest powiedzmy informacja, że posiadam z poprzedniego roku dodatkowe 3000 złotych, które na przykład stoi jako element, jest elementem gotówki w kasie przedsiębiorstwa lub też jest kwotą środków pieniężnych na rachunku bankowym. Gdzieś te 3000 w działalności jest ulokowane. Teraz jeśli chodzi o e, szczegóły, e, można wymienić na podstawie tych danych tutaj, jakie mamy kapitały własne. Kapitały własne to są nasze pieniądze przy zakładaniu firmy. Oczywiście, mając jednoosobową działalność, możemy powiedzieć, że nie mam kapitałów własnych i firmę można zacząć od zera. Tutaj w takich zadaniach bardziej patrzymy z perspektywy wielkiego przedsiębiorstwa, gdzie kilku przedsiębiorców zaczyna zakładać y, wspólny y, biznes, działalność gospodarczą i y, możemy wyróżnić wśród naszych pieniędzy pieniądze potrzebne na rozpoczęcie działalności, bo na przykład potrzebuje kupić środki, E, trwały na przykład budynek czy jakiś samochód. Mogę też określić, że część pieniędzy stanowi kwoty pieniędzy w razie problemów, czyli tak zwany kapitał zapasowy lub rezerwowy. Jaka jest dokładna charakterystyka tych kapitałów? Oczywiście możecie poszukać w, w, w podręcznikach do rachunkowości finansowej, ale generalnie wśród kapitałów własnych mamy kilka rodzajów kapitałów, czyli środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie aktyw z różnym tytułem przeznaczenia. Dodatkowo do kapitałów własnych wliczamy zyski, jakie mamy wygenerowane. Na przykład zysk z lat ubiegłych, czy zysk netto, jaki udało nam się wygenerować w ostatnim okresie i te pieniądze wygenerowane gdzieś tutaj będą miały pokrycie w aktywach obrotowych. Nie będzie jednoznacznie powiedziane, że na przykład zysk netto w wysokości 3000 zł to jest 500 zł w gotówce, a na przykład pozostałe 2,5 tysiąca w jakimś innym aktywie trwałym, na przykład w tych patentach, ale będzie już informacja, że te pieniądze, które tu mam, będą przeznaczone na aktywa obrotowe i trwałe. Wartość kapitału własnych i zobowiązań musi stanowić yy, równowartość sumy aktyw trwałych i aktyw obrotowych te kwoty, które tutaj się wzięły, e, czy tutaj zostały przeze mnie zaprezentowane, biorą się oczywiście z naszej tabelki wcześniejszej, gdzie tu jest określony kapitał e, zakładowy, kapitał zapasowy i kapitał e, rezerwowy. Teraz o jest tutaj ta trzecia pozycja. I jeżeli e, w jakby w strukturze bilansu jest wymieniony wśród różnych e, elementów kapitału własnego zysk z ubiegłych lat a jego na przykład by tutaj nie było w tych notatkach, w takim wypisie, to możemy całkowicie pominąć tą pozycję i jej nie wykazywać. Czyli zamiast pozycji czwartej, najlepiej wpisać czwartą jako zysk netto, kolejną w kolejności, a to albo ewentualnie w to miejsce wpisać 0. Jeżeli w zadaniu było napisane, że wynik finansowy roku obrotowego to 3000 zł, możemy potraktować, że to jest inaczej zysk netto na 3000 zł. Kolejnym elementem, który możemy od strony pasyw zaprezentować, są to zobowiązania. Dzielimy je w na uproszczeniu na zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe. Jeżeli e, zobowiązania krótkoterminowe to są zobowiązania, które muszę zapłacić do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego, e, tu już mamy 1000 i jeszcze e, były zobowiązania z tytułu dostaw i usług, możemy to zbić w jedną kwotę o wysokości 2000 zł i uznać, że to są generalnie zobowiązania krótkoterminowe na kwotę łączną 2000 zł. Jeżeli byśmy chcieli zbudować tak zwany bilans analityczny, to tam oczywiście byśmy dokonali dokładnego podziału, ile wnoszę zobowiązania z każdego z tych tytułów, bo może to by miało większy um, sens. Na razie to, co ja tutaj wykonuję, to jest bilans syntetyczny, taki naprawdę totalnie uproszczony. Nie jest koniecznie zgodny z ustawą o rachunkowości, ale na pewno z, z, powiedzmy z podręcznikami do podstaw rachunkowości finansowej. I teraz jeżeli wiem, że zobowiązania krótkoterminowe to 2000 zł, to mamy jeszcze zobowiązania długoterminowe, na przykład są to kredyty bankowe na okres dłużej niż jeden rok. A więc zobowiązania długoterminowe mogą być to na przykład kredyty bankowe, czy to kredyt inwestycyjny, czy kredyt innego rodzaju, ale pieniądze czyjeś zaciągnięte na okres dłuższy niż jeden rok. Tak powiedzmy: technicznie najczęściej są to po prostu kredyty bankowe. I teraz, jeżeli wiem, że w banku jestem zadłużona na 3000 zł, a do urzędu skarbowego, do VAT-u i do dostawców muszę dać e, kwotę 2000 zł, to razem moje zobowiązania, które muszę w pewnym czasie uregulować, wynosi, wynoszą 5000 zł. I ta kwota i ma gdzieś pokrycie e, w naszych aktywach. Bo oczywiście 5000 złotych zapłacimy najpewniej z gotówki w kasie przedsiębiorstwa lub ze środków pieniężnych na rachunku bankowym, a jeżeli mi zabraknie pieniędzy, bo tu mamy tylko 900, najprawdopodobniej będą sprzedane towary lub inne elementy, na przykład do produkcji, albo w międzyczasie coś wytworzymy i to zostanie upłynnione, i wtedy spłacimy nasze zobowiązania. Jak najbardziej. I teraz kolejny element. To e, aktywa obrotowe. Aktywa obrotowe, jak już powiedziałam, to są różne e, krótkoterminowe, na no, krótko trzymane w przedsiębiorstwie aktywa, czyli elementy do prowadzenia działalności. E, możemy oczywiście ten podział zrobić bardziej jeszcze uszczegółowiony. Możemy oddzielnie potraktować pozycję kasa, czyli środki pieniężne w kasie. Oddzielnie może być pozycja rachunek bankowy, czyli po prostu środki na rachunku bankowym. E, tutaj te materiały, zapasy, inwestycje, weksle, wszystko można uszczegółowić. W takim syntetycznym zapisie możemy zapisać, że zapasy, e, które tutaj zostały wymienione na 4700. To jest kilka elementów, jak elema, elementy typu materiały do produkcji, czy w tym momencie, co my jeszcze tu możemy mieć, e, na pewno nie towary, dobrze, inne elementy, ale po prostu te, które służą nam do wyprodukowania naszej. E, Naszego produktu. Możemy też określić, jakie mamy należności e, krótkoterminowe. E, tutaj zostały wymienione na 1100. I inwestycje krótkoterminowe. Należności to są te pieniądze, które ktoś nam musi oddać e, z tytułu tego, że kupił od nas produkty, a jeszcze za nie nie zapłacił. I należności e, krótkoterminowe to są na przykład weksle czyjeś, które my posiadamy i traktujemy je jako. E, powiedzmy, pieniądze przeznaczone, e, że za jakiś czas ktoś nam, mamy należność e, i będzie ktoś musiał nam oddać pieniądze. Tak samo typowe należności od odbiorców: ktoś wziął od nas towar na 700 zł, jeszcze nie zapłacił, czyli to my mamy należność, a z punktu widzenia tej osoby, która wzięła towar, ona ma zobowiązanie. I inwestycje krótkoterminowe to są na przykład weksle, jakieś elementy, które służą nam do um, zwiększania wielkości naszego przedsiębiorstwa, ale wszystko w krótkim terminie. Także podział na aktywa obrotowe y, według Waszego podręcznika, według Waszego wykładowcy, może być oczywiście inny. Jak najbardziej możecie stosować, tylko musicie wiedzieć, co to y, jest. są aktywa obrotowe, a aktywa trwałe. Jaka jest między nimi różnica. Ostatni element są to aktywa trwałe. Aktywa trwałe, jeszcze raz powiem, to są wszystkie te elementy do prowadzenia działalności, które w tej firmie mają funkcjonować dłużej w naszym zamierzeniu niż jeden rok. Mogą to być na przykład wartości niematerialne i prawne, czyli z tej pozycji e, będą to u nas nabyte patenty i na 500 zł licencje na programy komputerowe. Wartości niematerialne i prawne, czyli tak jakby prawa do wykorzystywania, e, a powiedzmy, stworzone przez kogoś i które my nabyliśmy że możemy wykorzystywać jakieś patenty czy umiejętności stworzone przez kogoś. E, I elementy kolejne aktyw trwałych to są na przykład rzeczowe aktywa trwałe, należności, które ktoś musi nam uregulować w dłuższym okresie czasu niż jeden rok e, i inwestycje długoterminowe, czyli też inwestycje, tak jak tu przeznaczone na Zarabianie w przedsiębiorstwie, ale z podziałem, że one będą przez nas wykorzystywane w okresie dłuższym niż jeden rok. I do rzeczowych aktyw trwałych możemy właśnie wliczyć e, tutaj budynki z przeznaczeniem na wykorzystywanie działalności, a budynki z przeznaczeniem na wynajem traktujemy jako inwestycje, czyli jakby środki, jakby. Aktywo, które będziemy wykorzystywać, ale nie jest przeznaczone typowo bezpośrednio do produkcji czy sprzedaży naszego e, produktu, tylko na wynajem, czyli traktujemy to jako inwestycję, czyli dodatkową działalność, y, jakby źródło finansowania naszej głównej działalności. Y, mamy jeszcze należności długoterminowe, tylko że należności długoterminowe tutaj wymienione na 3,500 tysiąca złotych. Y, a, to są należności długoterminowe. Dobrze, to mamy tutaj 3,5 tysiąca. Inwestycje e, możemy potraktować. To jest ta kwota. E, no, nie widzę teraz tego. Inwestycje długoterminowe na 2000. E, 2000 kapitał. Dobrze, tutaj tego nie mogę teraz w pierwszym momencie znaleźć, ale są to elementy nam potrzebne i e, pamiętajmy o tym, że najlepiej jest w ogóle też i zaznaczać, że każdy element czy jest aktywem, czy pasywem, czy jest aktywem naszym, e, trwałym, czy też obrotowym i jeżeli mamy już w tej liście jakieś pasywo, to trzeba określić, czy to jest pasywo nasze, czyli my jesteśmy właścicielem tego kapitału własnego, czy naszego zysku, czy jest to ewentualnie pasywo obce, czyli tak zwane zobowiązanie, które my musimy, inaczej kapitał obcy zapłacić do działalności, żeby prowadzić tę działalność i teraz Dokonujemy już całkowitego podsumowania. Jeżeli wiemy, ile wynosiły składowe kapitału własnego, dokonujemy podsumowania tego kapitału własnego. Tak samo zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe podsumowujemy. Wiemy, ile mamy zobowiązań razem. Wtedy możemy określić, jaka jest suma generalna kapitału własnego i kapitału obcego, czyli zobowiązań. Na 20 tys. zł. Jeżeli ja wiem, jakie były tutaj aktywa trwałe w naszym przedsiębiorstwie, tu widzę, że się trochę zakręciłam, e, mamy kwotę 12 tys. Równocześnie możemy podsumować, jaka jest łączna kwota aktyw obrotowych, czyli do okresu jednego roku przeznaczenia w działalności. Jeżeli wiem, że tu było ta kwota e, aktyw obrotowych było 7,700. Wiem, że będzie 20 tysięcy e, aktyw razem. A więc zachowana zostaje ta podstawowa reguła e, e, bilansowa, że suma wszystkich aktyw równa się sumie pasyw.